Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zadań powierzonych w zakresie modernizacji obwodnicy dla nocy oraz tworzenie zieleńców i skweru wraz z małą architekturą. Drodzy Państwo, jest to kolejny projekt uchwały dotyczący ogrodu, który ma powstać pomiędzy kościołem Świętego Brata Roberta a ZS nr 14 a Babilonem Powiedzia na 1303. Ten ogród powstanie ze społecznej inicjatywy mieszkańców zorganizowanych pod kierownictwem pani Anny Brydniak. Ten projekt ogrodu, przypomnę, który teraz będzie podziwiać na ścianie. Przyjął dwa konkursy, jeden organizowany przez ośrodek gminy Cypriana Norwida, drugi Biuro Inicjatyw Społecznych. Natomiast budowa i dalsze utrzymanie tego ogrodu będzie wiązało się z określonymi kosztami finansowymi, które my jako dzielnica musimy ponosić. No i stąd też jako zarząd przygotowaliśmy projekt uchwały, z którym deklarujemy wolę ponoszenia kosztów utrzymania tego ogrodu, który będzie służył przecież naszym mieszkańcom. Drodzy Państwo, z mojej strony, czy jakieś komisje opiniowały projekty uchwały? Też. Nie widzę. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciał w tym punkcie zabrać głos? Pani Ania? Tak? Państwo może powiedzą. Pani Ania Brydnia, proszę bardzo, została wywołana. Proszę Państwa, do tej pory udało się już ten ogród, że tak powiem, no mapa co prawda do celów projektowych jest dopiero w klauzurowaniu, ale ona będzie już na dniach. Też jest termin już na poniedziałek wydzielenia tego ogrodu wszystkich tych punktów granicznych, czyli on już nie jest zawieszony, że tak powiem, w powietrzu, tylko no jest uzgodniony w ZUP-ie. No na dniach będzie ta decyzja, no i wykonanie tego wydzielenia ogrodu. Również firma przystąpi do rekultywacji, do takiej bardzo pełnej rekultywacji tego terenu. Zgodnie z wytycznymi projektanta ogrodu, pani z Kłapy, z Ośrodka Kultury Norwida. Również tylko wersję roboczą, żeby popychać maksymalnie tą pracę do przodu, wersję roboczą tej mapy do celów projektowych. Ona dostała, stwierdziła, że jest dobra, że nie ma wad. No i przystąpiła do nanoszenia tego już na właściwą mapę, gdzie właściwie z tym możemy robić wszędzie, do każdej, po każdym uzgodnieniu. Też prosić projektantów branżowych, no niestety nie udało się załatwić wody. Nie czuję się winna z tego powodu, tylko względy formalne zadecydowały o tym. Opóźnienie w załatwianiu już tego uzgodnienia, jeśli chodzi o wyłączenie terenu w Wydziale Skarbu i także woda na czas prac w ogrodzie będzie z kontenera, natomiast pan branżowiec oczywiście zrobił, ale wszystko co ma w nazwie projekt nie może być zapłacone w tym roku ze środków, które żeśmy przeznaczyli do ZIKIT-u. Więc musimy czekać na pozostałe. Również elektryk jest wdrożony tam. Wniósł pewne poprawki do tego, ponieważ ogród będzie oświetlony no właściwie z tej mocy, którą posiada ulica. Hynka, tak. I tam się coś mu nie zgadza, numer tej stacji rozdzielczości, no on będzie dopiero interweniował, ale to dopiero wszelkie projekty i ewentualna ścieżka, która jest tylko jedna żwirowa, nie wiadomo jeszcze na co się zdecydujemy, czy te przedechy będą nadal takie naturalne, czy będziemy to po prostu w przyszłości no, utwardzać, no to zadecydujemy o tym wszyscy wspólnie pewnie. Będziemy się nad tym zastanawiać, bo każdy z radnych ma głos, jak również mieszkańcy. Konsultacje na temat ogrodu będą 24 tutaj w siedzibie Rady Dzielnicy. To będzie ogłoszone w Echu Krzyżyn. I przez dwa dni, 24 i 26 września, będę tu czekać, myślę, ze członkami Grupy Zielonomika, no po prostu pana Sadowskiego, albo pana Ziemiańskiego, albo pana Kwiatkowskiego, który z panem będzie miał czas, żebyśmy tu wspólnie razem ten wnioski aktualne. Dziękuję bardzo pani Aniu. Czy jakieś zgłoszenia jeszcze w dyskusji są? Pani Ania Moca, proszę. Chciałam zapytać, jaki to będzie obszar? 36 a, 17 metrów. Czy tam będą jakieś ławki? Tak, tak, są zaprojektowane te kreseczki, to są właśnie ławki. W tych miejscach są przewidziane ławki.
Będą ławki tutaj, ten taki pasek, który jest od strony szkoły. To jest właśnie przewidywana scena, bo żeby młodzież szkolna by mogła sobie tam jakieś wieczorki poetyckie robić, czy jakieś takie małe sceny. Albo wieczory. No, niekoniecznie poetyckie, ale wieczory. Będzie początek Państwa. Ktoś pośpiewa. Proszę Państwa, każdy może zgłosić jakiś element małej architektury. Na przykład w opisie konkursu do tego funduszu szwajcarskiego mamy na przykład konkursy dla młodzieży, na przykład na najładniejszy karmnik. Także no jest kilka konkursów ogłoszonych w opisie promocyjnej dla tego ogrodu. Wśród młodzieży przede wszystkim, ponieważ chcemy jak największą ilość młodzieży zaangażować, nie tylko starszych mieszkańców, ale młodzieży, no bo oni, chodzi o to, żeby budowali przy okazji postawy ekologiczne, prawda, zaangażowanie, żeby mieli takie gospodarskie oko, żeby pilnowali tego ogrodu po prostu. Dziękuję bardzo Pani Aniu. Pani Zofia Jarkowska się proszę. Przepraszam, musiałam zapytać ten nowy samolot, to co to jest? Ja to nazywam taką krawatką. To jest tak jest dzisiaj ta działka. No. Akurat. Tak będzie szła granica działki. Tak będzie szła granica działki. Przepraszam, a gdzie jest Wsi wybiegnie za Panie Przewodniczący, myśmy się tak zastanawiały na komisji, to przecież psu się nie powie, żeby on nie szedł tam i nie podsinał. Wymobiszą tam siatko. Będzie ogrodzony. Psi wybieg będzie ogrodzony. To będzie dla mądrych psów. Drodzy Państwo, czy się jakieś proszę. Nie widzę, w związku z czym przechodzimy, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Dziękuję, zawsze przyjęliśmy tą uchwałę.